na 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 na. Jednym słowem, działo się. To była muzyczna uczta. Za nami kameralny festiwal, który miał miejsce na terenie cieszyńskiego browaru. Na trzech specjalnie przygotowanych scenach wystąpili znani i lubiani artyści. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo organizatorzy postawili na różne gatunki muzyki. Pierwszego dnia na głównej scenie wystąpiła m.in. Brodka. Piątkowy wieczór należał również do Kwiatu Jabłoni. Był ciężki sezon, bo sporo tych koncertów na waszym koncie, jak tak słuchałam. No tak, to był nasz chyba 46. koncert od czerwca i faktycznie jesteśmy już bardzo zmęczeni. Już nie możemy oszukiwać nikogo, że nie, bo to jest mega męczące, ale jesteśmy też bardzo usatysfakcjonowani i zawsze jak wychodzimy na scenę, to dostajemy jakiegoś takiego kopa od publiczności, że w ogóle gramy bez problemu. A jak się wam grało tutaj przed tą cieszyńską publicznością? Też taki wyjątkowy festiwal, wyjątkowy skład. Tak, jesteśmy zaskoczeni, bo właśnie tutaj obok naszej garderoby jest garderoba Problemu, jeszcze obok Brodki, więc taki zestaw dość nietypowy. No. Rzadko kiedy gramy na tych samych festiwalach, co składy raperskie, hip-hopowe. Znaczy zdarza się to, ale bardzo rzadko, więc dzisiaj wyjątkowo. No ale myślę, że to się sprawdza. Okazuje się, że ludzie w Polsce słuchają bardzo różnorodnej muzyki i to w ogóle niczemu tutaj nie przeszkadza. Nawet tego lata mieliśmy przyjemność wystąpić dwukrotnie na festiwalach takich typowo metalowych, rockowych. Też się sprawdziło. No i też się sprawdziło, no właśnie, każdy może znaleźć coś dla siebie. No to co w takim razie przed wami, odpoczynek czy ciężka praca? Aktualnie mamy w planach przez 3 tygodnie leżeć do góry brzuchem. Tak myślałam. Tak, w różnych miejscach. Kasia za granicą, ja w górach gdzieś prawdopodobnie w Polsce. Na wsi u babci. Na wsi u babci, tak. Będziemy leżeć, a potem jest szansa, że zagramy parę koncertów jesienią, ale na razie jeszcze nie ogłaszamy jakoś tego specjalnie, no bo zobaczymy, co będzie legalne, a co nie. Także no, tak. Ale tak, plany na jesień są jak najbardziej, no tylko by się udało. No. Jaki kolejny projekt, nad czym obecnie pracujecie? No zdradźcie coś, no. No to chyba możemy zdradzić, bo jakiś czas temu wyszedł singiel z Miłoszem. Miłosz teraz właśnie wydaje płytę, zapraszając różnych artystów do tych utworów, które pisze. No i z tego co wiem, no to już niedługo ta płyta wychodzi. 24 września. O, no właśnie, właśnie tak. No a my myślę, że jeżeli będziemy właśnie grać jesienią, to będziemy grać w składzie akustycznym, właśnie z kontrabasem, perkusjonaliami, troszeczkę inaczej niż festiwalowo, więc też zapraszamy, oby się udało. A potem wchodzimy do studia i zaczynamy powoli myśleć nad trzecią płytą, także mamy co robić. Festiwal przyciągnął do browaru bogatym i różnorodnym programem. Jak się podoba festiwal w Cieszynie? Rewelacyjny. Naprawdę warto przyjść, warto zobaczyć. A na coś konkretnego tutaj się wybraliście dzisiaj? Na jakiś konkretny koncert? Głównie na Kwiat Jabłoni. Ale będziemy do końca. Absolutnie wspaniała atmosfera i o bogowie. Klimat browaru cieszyńskiego też robi swoje i nadaje właśnie taki specyficzny klimat. Jest fenomenalnie. Przyjechałem też oczywiście na kwiat Jabłoni, aczkolwiek liczę na to, że poziom zostanie zachowany, bo mamy zamiar zostać do samego końca. Bardzo nam się podoba, ale za długie kolejki po piwo. Pomysł na festiwal bardzo się podoba, bo w końcu można znaleźć takie gwiazdy jak na przykład Kwiat Jabłoni czy Brodka, Król i Daria Zawiałow. Tutaj blisko w Cieszynie, a nie gdzieś dalej. Zawsze musiałam jechać do Krakowa albo gdzieś do innego miasta, a tutaj mam wszystko w Cieszynie, to co lubię. W ramach festiwalu nie zabrakło także atrakcji towarzyszących, m.in. nocnego targu czy zlokalizowanej w tunelu lodowym wystawy Chaos. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.